ukrywać, bo ochrona nas goni. Ale kolega wygląda tak. Chodźcie, jest winda, ale nie jeździ. Widzicie? Cześć. Cześć kochani, witamy Was na terenie jednej z śląskich kopalni, jednego z budynków tej kopalni. Budynek zostanie za niedługo rozebrany, więc mamy możliwość pochodzenia tutaj, pozwiedzania. Na razie jesteśmy na poziomie 13. Ogólnie budynek ma około 55 metrów, więc czeka nas i wspinaczka, i troszeczkę łażenia. Ujawnił się Marek. Dobra, idziemy, bo ciekawość zżera. Ujawnił się Marek, więc jak będą niewyraźne zdjęcia, to wytniemy. Do góry, nie na dół, czarapu, do góry, tam. Trafiło nam się jak ślepej kurze ziarno i udało nam się uzyskać zgodę na wejście do tego budynku. Mówimy kopalnia, ale tak naprawdę jest to zakład przeróbki węgla znajdujący się na terenie jednej ze śląskich kopalń. I ten oto budynek zostanie wkrótce wyburzony i zniknie z krajobrazu Śląska. Dostaliśmy kilkadziesiąt minut czasu na to, żeby się pobawić, pochodzić, porobić zdjęcia, pokręcić materiały. I powiem Wam, czas, który dostaliśmy, wykorzystaliśmy do ostatniej minuty. Budynek piękny, duży, wysoki, 55 metrów. Każdy poziom zawierał zupełnie inne rzeczy. Labirynty korytarzy, labirynty rur, kątowników, konstrukcji stalowych, kabli, przewodów, lamp. No, ogrom tego miejsca, no, naprawdę daje do myślenia, jak ta praca musiała tam przebiegać. My przemieszczaliśmy się w ciszy, natomiast nie umiemy sobie wyobrazić, jaki tam musi być hałas w momencie, kiedy idzie
produkcja pełnym ogniem. Chodząc po budynku, doszliśmy do wniosku, że tak jak na szybie Krystyna, im wyżej, tym lepiej. Tym więcej rzeczy do obejrzenia. Na dole ciemno, drobne pokoiki, drobne pomieszczenia. Wyżej, gdy już wejdziemy na 13-15 poziom, widzimy tą całą halę, gdzie przesiewało się ten węgiel w pełnej okazałości. Możemy dopiero poczuć potęgę tego miejsca. Przemieszczając się z kolei jeszcze wyżej, widzimy to zupełnie z innej perspektywy. Widzimy dochodzące kolejne elementy, taśmociągi, zupełnie inne urządzenia. No tak czy inaczej dla nas, jako laików, jako osoby, które nie mają pojęcia o pracy kopalni, no robiło to na nas niesamowite wrażenie. Być może wy, jako oglądający, którzy kiedyś przepracowali na kopalni X lat, być może pracujecie, nie podzielacie naszego optymizmu i tej fascynacji, ale dla nas jest to miejsce zupełnie nowe. Z tego, co udało nam się dowiedzieć, budynek został opuszczony, czy też wstrzymano produkcję na przełomie 16 i 17 roku. I od tego czasu to wszystko, to co widzicie na filmie, tam się znajduje.
patrząc z naszego punktu widzenia jako osoby totalnie niezwiązanej z branżą, widzimy totalną niegospodarność. Słuchajcie, tyle narzędzi, tokarki, sprawne tokarki i madła, te wszystkie frezy, inne klucze, no sprzętu tam leży mnóstwo za dziesiątki tysięcy i tego nikt nie rusza. Nikt nie bierze, nikt nie przenosi, nikt nie próbuje wykorzystać w innym obiekcie, w innym budynku, w innym pomieszczeniu. Nie mieści nam się to po prostu w głowie. Rzuca ona na samopas, czeka, aż zostanie to po prostu przygniecione tonami stali i cegieł. Tak czy owak, nie będziemy Was zanudzać naszymi wynurzeniami na temat funkcjonalności tego typu budynku oraz gospodarności znajdujących się tam przedmiotów. Miejsce na pewno zostanie nam na długo w pamięci. Dotarliśmy do ostatniego piętra kondygnacji, poziomu, jak zwał, tak zwał, tej przypadkowo zdobytej kopalni. Mamy nadzieję, że ten film Wam się podoba i... Bo nam się podobało. No, powiem szczerze, dzień dziecka, tak. Dzień później, ale jest. Słuchajcie, piękne miejsce, co prawda za niedługo zniknie z powierzchni Śląska, z krajobrazów. Kolejny obiekt zaliczony, no będziemy go długo wspominać. Cześć. Do następnego. Do domu.